Sławomir Mocek nie jest już na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej, przeszedł do PL18. O komentarz poprosiliśmy Krzysztofa Benedykta Piwońskiego, odpowiedzialnego za struktury PO w Lesznie i powiecie. Szkoda. Krótko, szkoda, przykro. No, nie wiem, jak w takiej sytuacji się zachować. Mamy deklarację woli startu z list Platformy i pana Sławka Mocka i Piotra Więckowiaka. To jest ich wola, to jest ich oświadczenie. Ten gest, nie wiem, czy świadczy o dwulicowości, czy o planowanym takim zamiarze zepsucia czegoś, co szło w dobrym kierunku. No nie wiem, trudno mi dzisiaj oceniać. Jestem tym faktem raczej niemile zaskoczony. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Ja powiem tylko po prostu szkoda. Czy Sławomir Mocek pociągnął ze sobą też inne osoby? Nie wiem, trudno mi przewidzieć. To sytuacja jest teraz tak dynamiczna. My mamy listy, z pewną listą alternatywną, także pewnie sobie poradzimy. Nie ma ludzi nie do zastąpienia, a lista będzie i wartościowa, i dobra, i rzetelna, z właściwym potencjałem wartościowych osób. Tą nielojalność ocenią wyborcy. Jeżeli ktoś w poniedziałek mówi tak, we wtorek mówi nie, no nie wiem, trudno mi to określić. Wy się tego spodziewaliście, że macie już uszykowany plan B, czy ten plan B szykowaliście tak, że tak powiem, z dnia na dzień? Jeżeli można to lokalne podwórko nazwać polityką w tym samorządowym ustroju, to w sytuacjach takich, tak zwanej polityki, trzeba być przygotowany na każdy wariant. Nie mówię, że była strategia wariantu B, ale obserwacja przestrzeni publicznej, w której się otaczamy, i no, pokazywane niektóre ruchy osób, o których mówimy, no, mogły czasami sugerować taką nielojalność. Czy Platforma Obywatelska boi się PL18? Nie. Nie, PL18 nie zagrozi Platformy Obywatelskiej? To jest w ogóle dziwna sytuacja. Wydawało mi się, że Platforma i cała prawicowa część walczy z poprzednim systemem. Tymczasem PL18, tak jakby się wydawało, nakierowuje się na walkę z Platformą, co dla mnie jest absolutną abstrakcją i nieporozumieniem. Zobaczymy, jak to wyborcy ocenią. Naprawdę dzisiaj ja tylko mogę powiedzieć szkoda. To jeszcze tylko kilka słów o Łukaszu Borowiaku. Jakie jego dalsze losy? Trudno mi powiedzieć. Ja nie będę o tym decydował. Są regulaminy wewnętrzne w strukturach partii, które zakazują występu z innych konkurencyjnych list niż z Platformy.